Ostatnio w Garden Warfare 2 nastąpił pewien problem, cheaterzy znaleźli exploita na banowanie graczy poprzez system levelowania postaci na taki wysoki, że anti-cheat wywala gracze z gry. Ban działał tylko w trybie online. Przez długi czas gracze żyli w strachu przed banami, co wpłynęło na ilość graczy grających online. Osoby, które grały, mogły dostać bana, ale nie musiały. Grało się na własną odpowiedzialność, bo ban tu był publiczny. Ale sytuacja się zmieniła. O godzinie 3 rano 21 września dostaliśmy wiadomość od community admina na serwerze Discord EA. Przekazał on, że udało się unbanować wszystkie zbanowane konta w GW2. Wiadomość tą potwierdziło dużo poszkodowanych osób, nawet Fudge, którego z jakiegoś powodu nazywamy Fudgy, który nawet nagrał film o tym, że dostał bana. Na tamten moment problem z rozdawaniem banów dalej był. Półtora godziny później, o godzinie 4:36, dostaliśmy info, że w końcu naprawili problem z rozdawaniem banów. To oznacza, że Bantool, czyli narzędzie do banowania, stało się bezużyteczne. Teraz wszystkie postacie zbyt wysokim levelem automatycznie spadają do normalnego levelu, czyli jak był level 46, to nagle spada na przykład do 10. Sam z tego zachwytu poszedłem zapyknąć gierkę, sprawdzić, czy dostanę bana czy coś. Pierwszy raz od miesiąca zagrałem i było nawet full lobby. Teraz bez żadnych obaw możemy sobie w końcu pograć multiplayer w GW2 na PC-cie. Warto dodać, że osoba, która pisała, że to już jest koniec Bantoola, to jest właściciel największego serwera do GW2 w tematyce modowania gry. Więc raczej bym mu ufał. Ze zlikwidowaniem Bantoola i z resetowaniem levelów 46 do normalnych prawdopodobnie dużo cheaterów zostało unbanowanych. Kiedyś Bantool miała tylko tak jakby pseudo-moderację Garden Warfare 2, która oczywiście nie była oficjalna. Ten Bantool służył do banowania cheaterów, ale teraz cheaterzy nie są zbanowani. No ale przynajmniej my nie musimy się martwić, że dostajemy bana. Więc jeśli spotykasz w lobby osobę, która cheatuje, gra bossem, one-hituje każdego w lobby, to zreportuj mu konto w EA, może to pomoże. Podsumowując, każdy dostał unbana i nasze Garden Warfare 2 wróciło, można grać bez spinania się. Zapraszam was do grania, a ja wam dziękuję za oglądanie do końca. Zostawcie łapę, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się, że Garden Warfare 2 na PC-cie wróciło i można bez obawy grać. A teraz szybka wiadomość dla moich stałych widzów. Dzisiaj miał być odcinek z najgorszych modów, ale będzie on jutro. Przepraszam za obsuwę, ale musiałem nagrać ten film w pierwszej kolejności, bo to jest bardzo ważna sprawa. Jutro w niedzielę o 16:00 film. Do zobaczenia, bijcie na Discorda i elu.